Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała tobie, Panie. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Podobne będzie Królestwo Niebieskie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było nierozsądnych, a 5 roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się Pan Młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: oto Pan Młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy, a nierozsądne rzekły do roztropnych: użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł Pan Młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny prosząc: Panie, Panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Oto słowo Pańskie. Kiedyś mieliśmy takie spotkanie z mniszkami dominikańskimi, jako młodzi klerycy dominikańscy. I rozmawialiśmy o tym, jak przeżywamy, w jaki sposób myślimy o naszej konsekracji. Siostry bardzo ochoczo mówiły o tym, że sprawa jest prosta, no one są oblubienicami Pana. I że chyba my też. I wtedy po raz pierwszy jakoś uświadomiłem sobie, że ta metaforyka oblubieńczości wobec Pana, ja się w niej nie odnajduję. I po jakimś czasie uspokoiłem się, że ja mam do tego naprawdę spokojnie prawo. Dlatego, że ta metaforyka oblubieńczej miłości z Panem, ona prawie zawsze w Biblii i w zasadzie w większości tradycji chrześcijańskiej była rozumiana nie indywidualnie, ale zbiorowo. To znaczy, my jako Kościół jesteśmy oblubienicą Pana. Czy też Izrael jest oblubienicą Boga. Oczywiście są to nurty w historii duchowości takiego doświadczenia, gdzie poszczególni chrześcijanie mówili: no tak, odnajduję się właśnie w tym języku i mogę o sobie tak mówić, że jestem oblubienicą, i tak mówili również mężczyźni. Ta Ewangelia dzisiejsza nawiązuje właśnie do tej oblubieńczości jako czegoś, co się dzieje gdzieś trochę ponad nami. A my skromnie w tym uczestniczymy, mając swoją rolę do odegrania. Bo te dziewczyny, o których czytamy, to nie są panny młode, tylko to są to była drużba, tak? Nie, jakoś drużbitki, które po prostu miały wykonać bardzo skromną rolę. Tu gdzieś na ich oczach dokonuje się, zresztą ta oblubienica jest ukryta, dokonuje się misterium miłości Pana Młodego i jej ukrytej, niewidocznej w tej historii kobiety. Natomiast one mają do wykonania skromne zadanie. I z tego wyciągam taki wniosek, że dla siebie, że tak, uczestniczę w tym wielkim misterium, w którym Bóg zaślubia ludzkość. Tak, wierzę, że zaślubia również mnie. Właśnie jako tego, który jest gdzieś wewnątrz tej ukrytej oblubienicy.
jest jej częścią. Ale to, na co zwraca mi uwagę Pan dzisiaj, to mówi tak, myśl o tej wielkiej tajemnicy, ale przede wszystkim zajmuj się, rzetelnie się zajmuj tym zadaniem, które ci wyznaczyłem. I to jest piękne i trudne, żeby tak właśnie na dwóch poziomach funkcjonować. Z jednej strony głęboko określając siebie, swoją tożsamość, jako tego, który jest razem z innymi zaślubiany na wieki przez Boga, a z drugiej strony jest tylko świadkiem tych zaślubin, pełniąc swoją skromną rolę, jaką mam do wykonania i starając się pełnić ją jak najrzetelniej, jak tylko potrafię.